Siemano wszystkim, ja jestem Mateo, witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym odpakujemy sobie Mister Boxa ważącego prawie 30 kg. I słuchajcie, jeśli chcecie takich odcinków więcej, zostawcie łapkę w górę. A ja chciałbym was jeszcze przeprosić za to, że była dwutygodniowa przerwa, ale miałam problemy z komputerem i po prostu tyle. Także ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Okej, a więc zanim zaczniemy rozpakowywać tą ogromną paczkę, to musicie o czymś wiedzieć. Dostałem ostatnio maila. Nazywam się Nobs from Poland i tworzymy grę Total Tank Simulator. To jest lootbox, którego chcielibyśmy ci wysłać. I na końcu w tym mailu było napisane kilka słów o tym, że ta paczka nie jest lekka. Także to jest paczka, to jest waga, kładziemy sobie wagę tutaj i sprawdzimy sobie, ile ta paczka waży. No paczka, jak widzicie, jest dosyć ciężka. Także dobra, zostawcie w tym momencie koniecznie suba i łapkę w górę, ponieważ będzie takich odcinków więcej. A my w tym momencie zabieramy się do otwierała. Dobra, także oczywiście zaczynamy od przecięcia tej całej folii. Ale nie patrzę na to, było lecowy znaczek, to wygląda jak bomba. Ej, tu jest serio jakieś siano stąd wystaje. Ej, patrzcie na to, tutaj jakieś stąd nie, znaczy to nie jest siano, to jest coś tutaj wystaje dziwnego. Okej, także właśnie zjem folię, jak widzicie, no wow, ten Mister Box. No, co tutaj dużo mówić, prezentuje się naprawdę mega, ale to mega świetnie. Dobra, teraz trzeba go jakoś otworzyć, mam nadzieję, że to nie trzeba będzie jakichś tajemnych kodów łamać. Total Tank Simulator, aha, to jest właśnie ta gierka, możecie sobie ją pobrać, tak jak wcześniej mówiłem. Także zostawiłeś suba, zostawiłeś lajka. O, Michał pokręcił głową, także mam nadzieję, że już zrobiłeś lub zrobiłaś. Uwaga, uwaga. Wow. Więc jak już być może się domyśliliście, ten Mister Box jest bardziej w takich klimatach wojennych, coś takiego, w sumie tak jak gra. Dobra, także ja sobie tutaj to wszystko wezmę, tutaj bodaję, że to jest jakaś naklejka. Chyba tak, i tutaj jest jakaś koperta. Aha, i tu jest, moi drodzy, napis Mateo, dokładnie tak, w ogóle to jest jedna z tych nielicznych paczek, która została zaadresowana do mnie nie jako Mateusz Czternacki, tylko na Mateo. Dobra, koperta Mateo, rozrywamy, już naprawdę nie mogę się doczekać, co tutaj będzie. Także naprawdę bardzo tutaj chciałem podziękować w ogóle wszystkim ludziom, którzy przygotowywali dla mnie tą paczkę. Aha, dobra. Okej, tu jest jakiś list, pozwólcie, że nie będę go sobie czytał na odcinku. No co, moi drodzy, po sprawach formalnych zabierzmy się już, jak to się mówi, do degustacji. Tutaj w ogóle są jakieś pieczątki, bo widać, że ten lootbox, mystery box, jak zwał tak zwał, został przygotowany naprawdę, ale to naprawdę na wysokim poziomie. Ten, kto go tworzył, musiał poświęcić bardzo dużo czasu. Okej, i teraz trzeba zdjąć tą słomę, można powiedzieć, bo to chyba ma emitować słomę. Okej, i teraz to, co się pierwsze rzuca w oczy, no to w sumie dużo tutaj rzeczy się rzuca w oczy, ale na przykład jest coś takiego i to wydaje mi się, że to może być jakiś plakat. Jest to plakat, jest to taki tutaj plakat z logiem właśnie Total Tank Simulator, tak, simulator. W sumie naprawdę bardzo fajny plakat, mi się podoba, ogólnie ta kolorystyka. Także naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny plakat. Dobra, ale bez przedłużania lecimy do kolejnej rzeczy. Myślę, że plakat tutaj gdzieś zostanie polądowany. Dobra, i lecimy do kolejnej rzeczy. Tutaj jest, a nie, tutaj są przyszywki, które są przyszyte do torby. Wow, i ta torba jest no całkiem ciężka w sumie. Dobra, zobaczymy, co jest teraz w środku w tej torbie. No takiego lootboxa, Mister Boxa naprawdę nie miałem. Wow. Musli owocowe crunchy. To się chyba je. Tak, są to ekologiczne płatki owsiane. Ja teraz właśnie jestem fit, odchudzam się z kościnności. Nie, a tak serio, naprawdę lubię jeść takie rzeczy, także będę miał jutro co jeść na śniadanie. Orkiszowe, także kolejna paczka. Orkiszowe, nie słyszałem o czymś takim. Kolejne ekologiczne płatki, w ogóle ta pierwsza paczka wyglądała bardziej jak jakaś trutka na szczury, ale jak są to płatki, to okej. Dobra, tutaj coś jeszcze jest, są to... A, ekologiczne kakao. Ej, wow, to jest naprawdę mega fajne. Okej, została nam sama torba, która wygląda naprawdę, no, żołniersko. Może nie jest ona jakaś bardzo na czasie, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, i teraz czas na kolejną rzecz, o luju, żebyście wy teraz widzieli to, co ja widzę. Ale kolejna rzecz to jest kolejny plakat. Ale kakao, ja uwielbiam kakao. Dobra, w końcu się usiłowałem. Kolejny plakat, który wygląda następująco, jak widzicie. Oczywiście jest tutaj logo widoczne gry, a polećmy sobie tutaj. Dobra, co to słuchajcie jest? Podejrzewam, że jest to koszulka. Jak ja uwielbiam dostawać takie koszulki. Ciekawe, czy wiedzieli, jaki ja mam rozmiar. Podejrzewam, że będzie za duża. Dobra, także tak się właśnie prezentuje koszulka. Jest oczywiście tak jak każda inna, na mnie za duża, no ale no nic nie poradzę. Dobra, i lecimy, moi drodzy, do kolejnej rzeczy bez zbędnego przedłużania. I to naprawdę wygląda bardzo, ale to bardzo podejrzanie. Ja już wiem, co tutaj jest. Wiecie, mam paczkę wojenną, widzę tutaj, co jeszcze tutaj będzie. I nagle mam jakieś białe pudełko, no... Bomba. Nie, kubek, moi drodzy. Taki piękny kubeczek, naprawdę bardzo fajny. Także kakałko, które dostałem, będę miał już w
czym bić. Dobra, był kubek i została bodajże ostatnia rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje. To też jest dosyć ciężkie, nie wiem, czy tutaj coś w środku będzie, czy nie. Ale jest to naprawdę dosyć ciężkie, dobra. Dobra, także otwórzmy to sobie i tutaj... Tutaj coś na pewno jest, uwaga, uwaga. Nie, bo to się ze wszystkich stron otwiera. O, i kolejne kakaoko. Kakao ekologiczny, Michał już normalnie tutaj ślinianki pobudza. O, i kolejne, mamy w ogóle coś takiego. I co ciekawe, ja naprawdę jak byłem trochę młodszy, interesowałem się bardzo, ale to bardzo właśnie wojną. Mam nawet sztuczce takie specjalne, które były używane w czasie wojny. Więc słuchajcie, dzisiaj sobie robię płatki owsiane, wlewam do tego, będę z tego jadł, także no. Dobra, także to moi drodzy byłoby już na tyle w tym odcinku. Oczywiście ten, nie wiem, mystery box, lot box jest raczej bez wartości. Na przykład dla mnie są to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajne prezenty. Bo będą to przynajmniej dla mnie prezenty bardzo praktyczne, tak jak na przykład koszulka, kubek, to jest coś, z czego ja będę korzystał. Albo tak jak chociażby to jedzenie, bo wiadomo, że w niektórych paczkach są po prostu takie rzeczy, które po prostu będą stać na półce i tyle. A to naprawdę bardzo, to bardzo mi się podoba. I w ogóle dziękuję bardzo jeszcze raz dla Studia Gier i dla wszystkich osób, które właśnie przygotowały dla mnie tą paczkę. Jestem naprawdę bardzo, to bardzo szczęśliwy i dziękuję wam. Link do gry oraz nazwa studia, który wykonuje tą grę, będzie oczywiście w opisie, także możecie sobie tam zajrzeć, być może nawet pobrać tą grę. I co moi drodzy, w tym momencie wam bardzo, to bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję, to będę naprawdę bardzo szczęśliwy i niedługo będzie więcej takich odcinków. No i co, to na tyle, do zobaczenia, widzimy się już niedługo, trzymajcie się, siema!